Witam bardzo serdecznie w naszym dzisiejszym webinarium. Dzisiaj naszym ekspertem jest Dariusz Miechowski, architekt, wykładowca Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i członek Polskiej Rady Architektury. Samo webinarium odbywa się oczywiście w ramach akcji Noc Bibliotek. Koordynatorem, głównym organizatorem tej akcji jest Centrum Edukacji Obywatelskiej, a nasza fundacja, czyli Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, ma przyjemność być też współorganizatorem tej inicjatywy. Ja nazywam się Małgorzata Dąbrowska i będę prowadzić to nasze dzisiejsze webinarium, a teraz chciałabym poprosić dwie osoby, naszego eksperta, a także koordynatorkę akcji Katarzynę Sołtan-Młodorzeniec, o przywitanie się z Państwem. Dzień dobry Państwu, Katarzyna Sołtan-Młodorzeniec, ja jestem pewnie znana w większości z Was, koordynuję akcję Noc Bibliotek od pierwszej edycji. Witam w trzeciej już edycji. W tym roku Noc Bibliotek odbywa się 3 czerwca w sobotę pod hasłem wyjątkowo inspirującym, jak się okazuje, czytanie porusza. Kasiu, bardzo dziękujemy. Dzisiaj nie będziemy więcej mówić o samej akcji, bo tematem naszego webinarium jest aranżowanie przestrzeni. W związku z tym ja w tym momencie chciałabym oddać głos panu Dariuszowi Śmiechowskiemu, którego zapraszam też do przywitania się z naszymi uczestnikami. Dzień dobry wszystkim. Bardzo mi miło, że jestem tu w tak miłym towarzystwie i wszystkich osób, które są też w całej Polsce w bibliotekach. Ja jestem wykładowcą, tak jak było powiedziane, Wydziału Architektury Wnętrz, na którym zajmujemy się między innymi tym, co jest tematem tego webinarium, czyli aranżowaniem wnętrz, ale być może słowo aranżowanie wnętrz to jest zbyt mało nawet, bo staramy się o to, żeby projektowanie bibliotek czy urządzanie przestrzeni bibliotek, czy to większych, czy to mniejszych, było sztuką. Wydział Architektury Wnętrz właśnie jest na Akademii Sztuk Pięknych, gdzie bardzo dużą wagę przykładamy do kształcenia ogólnoplastycznego, do tego wszystkiego, co poza tym, co często jest rozumiane jako architektura, czyli może czasami przez wielu techniką, czy też wszystkimi sprawami związanymi z projektowaniem samych budynków, czy urbanistyką też. Zajmujemy się tym, żeby wokół nas było coraz i piękniej, i funkcjonalniej. Zanim przejdziemy do prezentacji, mamy jeszcze dla Was jedno ćwiczenie na tablicy, do którego w tym momencie Was zapraszamy. Bardzo proszę, odpowiedzcie na pytanie, czy zmieniacie Waszą bibliotekę na Noc Bibliotek? Tak, trochę. A może jakoś nie bardzo. Chodzi oczywiście o to, jak ta biblioteka będzie wyglądała, jak będzie zaaranżowana przestrzeń w bibliotece. I ja w tej chwili klikam przycisk współdziel. Bardzo proszę, po lewej stronie macie ołówek i postawcie kropkę lub namalujcie jakiś symbol odpowiadający temu, co robicie. Widzę, że dużo się nam tutaj dzieje. Najwięcej mamy wskazań na trochę, ale też bardzo dużo na tak. Panie Dariuszu, czy chciałby Pan jakoś skomentować to nasze ćwiczenie i to, co te informacje, które tutaj dostajemy od Państwa? To, że tutaj to ta ostatnia rubryka nie bardzo jest pewnie najmniej takich odpowiedzi, to oznacza, że ta Noc Bibliotek jest ważna. Znaczy, że to święto coroczne już w tej chwili bibliotek skłania do tego, żeby biblioteka, tak jak taki dom przygotowywany na święta czy na jakąś uroczystość rodzinną, mogła się też zmieniać na lepsze. To jest taki moment, kiedy chcemy też zaprosić gości, którzy nie zawsze tu są, bo mamy naszych stałych bywalców, ale też chcielibyśmy zaprosić wszystkich tych, którzy w bibliotece może nawet jeszcze nie byli, zachęcić ich być może nie tylko do czytania samego, ale też do udziału we wszystkich wydarzeniach, które w bibliotece nie tylko w tę noc właśnie się dzieją. Także bardzo dziękujemy za udział w tym drobnym ćwiczeniu. Tak jak powiedziałem, będę starał się mówić pewnie więcej o samej sztuce kształtowania przestrzeni w bibliotece, żeby można było systematycznie, czy też można powiedzieć tak strukturalnie podchodzić do tego, no i żeby też
w bibliotece mogła zaistnieć właśnie ta sztuka i kształtowania samej przestrzeni. My do tego jako architekci namawiamy. Ja zresztą byłem przez jakiś czas koordynatorem projektu Sztuka kształtowania przestrzeni w bibliotece, w ramach którego prowadziliśmy konsultacje architektoniczne w wielu bibliotekach, trochę na zasadzie takiego pogotowia architektonicznego. Ale nie chcielibyśmy też, żeby to było pogotowie architektoniczne. Chcielibyśmy, żeby biblioteki były kształtowane oczywiście z udziałem profesjonalnych projektantów, najlepiej jak największym, na co dzień, nie tylko właśnie od święta, ale żeby na to święto bibliotek mogły się prezentować jak najlepiej. Tutaj trochę wyczytałem gdzieś właśnie w internecie, że jakimś wątkiem wokół tej nocy bibliotek w tym roku są podróże. Nie wiem, czy się nie mylę. Ja tu pokażę może kilka przykładów nie tylko z Polski, ale i z zagranicy, takich miejsc, które przykładów bibliotek, które wydaje mi się są ciekawymi i obiektami. Jednocześnie można pokazać tam sposoby aranżacji przestrzeni, czy też właśnie takiej bardziej stałej, czy też tej zmiennej. Trochę można tu nawiązywać nawet do muzeów w pewnym sensie, które mają ekspozycje stałe i mają te swoje wystawy czasowe. Biblioteka ma dużo więcej możliwości pewnych czasowych, organizowania pewnych czasowych wydarzeń. Przykład biblioteki miejskiej w Bolonii we Włoszech, która bardzo mi się podoba jako niezwykle wielofunkcyjny obiekt na tych trzech kondygnacjach, mieszczący się sam dół, dostępny z głównego placu miejskiego, zawiera w sobie zarówno przestrzenie dla dzieci, jak i przestrzenie przystosowane dla wszystkich, też dla osób niepełnosprawnych. Jest tu też kawiarnia, są wszystkie informatoria, jest też przestrzeń wystawowa właśnie, tutaj ją widzimy. Na piętrze mamy głównie czytelnie. Te czytelnie ciche są umieszczone w pomieszczeniach przymykanych czy zamykanych, natomiast te tutaj na galeriach są miejscami, gdzie można przyjść na krótszy czas i czytać albo prasę, czy czasopisma i też i książki. Natomiast to jest ciekawe to, że ta biblioteka miejska urządziła na swojej ostatniej kondygnacji takie centrum, które zajmuje się architekturą miasta, zajmuje się tym wszystkim, co wiąże się z promowaniem jak najlepszej przestrzeni publicznej właśnie w tym włoskim mieście. No nie od parady ten włoski przykład. Jako architekci wnętrz, też architekci krajobrazu, zawsze odwołujemy się do tej tradycji europejskiej, śródziemnomorskiej właśnie, która też i u nas przecież jest bardzo i była bardzo mocna. I traktujemy często przykłady właśnie z Italii, czy z tych okolic basenu Morza Śródziemnego jako pewne też wzorce projektowe. Tutaj mamy przykład skromnego może umieszczenia też takiego elementu artystycznego w postaci rzeźby. No, można się tu odwołać do tych trzech klasycznych sztuk: malarstwo, rzeźba, architektura. Tutaj w bibliotece powinno zawsze to jakoś istnieć. Widzimy też przestrzeń, która jest harmonijna. Na pewno warto mówić o tym, jeśli szukamy pewnych zestawień kolorystycznych, chcemy traktować tę przestrzeń jako rzeczywiście ukształtowaną zgodnie z pewnymi kanonami sztuki. Malarstwo. Często spotykamy się ze sztuką, czy w postaci reprodukcji wielkiej sztuki tak zwanej, czy też ze sztuką amatorską w bibliotekach eksponowaną. Być może właśnie na noc bibliotek, w wielu bibliotekach zaistnieją pewne ekspozycje sztuki. Tutaj na pewno, gdyby tak może przechodzić troszkę też do pewnych porad, czy do
do takich moich poglądów na temat, przedstawienia moich poglądów na temat sztuki w bibliotece, to pewnie warto by powiedzieć, że cała przestrzeń biblioteki nie musi być, nie musi być tą sztuką. Można czasami mieć jeden akcent, ale akcent bardzo, bardzo, bardzo jakiś istotny, bardzo, bardzo jakościowy. Także tutaj przykład takiego malarstwa akurat na suficie w innej z bibliotek włoskich. Zapraszam Was do głosowania. Mamy pytanie, który kolor nadawałby się Waszym zdaniem najlepiej do pomalowania ścian w czytelni? Widzę, że mam tu szereg Waszych odpowiedzi. Jeszcze czekam na ostatnie głosy ostatnich osób i za chwilę udostępnię Wam wyniki tego głosowania. Będziecie mogli wszyscy je zobaczyć na Waszych ekranach, a z kolei Pan Dariusz Śmiechowski będzie mógł je skomentować. Więc ja w tym momencie klikam przycisk Zakończ głosowanie. I udostępniam Wam wyniki, a wychodzi na to, że kolor beżowy, zielony i szary były wybierane najczęściej. Panie Dariuszu, w takim razie ja się już wyłączam i bardzo proszę o komentarz. Mhm. Tak, oczywiście to jest może uproszczenie, jak się pisze, nazywa się te kolory w taki prosty sposób, bo na przykład jak się mówi czerwony, to nie wiadomo jaki odcień tego czerwonego może być, ale tutaj uzyskał zero głosów, także o nim nie będziemy mówić. Jak widzimy, ten spokojny taki kolor jasno-beżowy, który jednocześnie jest takim nieprzeszkadzającym nam, w żaden sposób nieagresywnym kolorem, a jednocześnie dość ciepłym, otrzymał najwięcej głosów. Pewnie gdyby jeszcze mówić o innych kolorach, to być może żółty nie byłby tutaj najwłaściwszym kolorem, bo tak jak psychologia środowiskowa to mówi, to może byłby kolor odpowiedni dla miejsc, które mają pobudzać apetyt. Szary jest pewnie takim ciekawym kolorem, który może być tłem dla innych też kolorów. Zielony to też różne odcienie są i czasami spotykamy, czy to taki kolor groszkowy w bibliotekach, czy też taką, czy też ciemną zieleń. Tutaj z zielenią na pewno trzeba bardzo ostrożnie. Jeśli chodzi o biały, no to jest oczywiście kolor bardzo bezpieczny, że tak powiem. Natomiast no nigdy nie mamy tej bieli absolutnej, mamy zawsze biel złamaną i wtedy ten może między białym a tym jasnym beżem jest pewien kierunek właśnie, który byłby dla czytelni najbardziej sensowny. Pomarańczowy mógłby, czy właśnie jakiś inny z tych kolorów mógłby być stosowany jako pewien akcent kolorystyczny dla jakichś elementów, które mogłyby tutaj występować jako detal. Dziękujemy bardzo za udział w tej mini ankiecie. W każdym razie kolory są sprawą bardzo istotną, bo jak już pomalujemy sobie to wnętrze, to w nim musimy przez dłuższy czas przebywać, zanim pomalujemy pewnie jeszcze raz albo przemalujemy na inny kolor. Tutaj jeszcze mówiąc o kolorach, to warto powiedzieć, że najlepsze barwy, kolory, które są we wnętrzach, to są te, które pochodzą z naturalnych materiałów. Znaczy jasno, no ściany malujemy zwyczajowo, natomiast gdybyśmy mieli meble z naturalnego drewna, to pewnie warto by zostawiać w jakiś sposób ten rysunek usłojenia widoczny, malować może niektóre elementy w sposób transparentny. Także tutaj być może w dyskusji czy w pytaniach będzie jeszcze więcej okazja o tym powiedzieć. Natomiast przejdźmy dalej do sprawy atrakcyjności biblioteki. No bo na noc bibliotek na pewno chcielibyśmy, gdyby biblioteka była miejscem, które dostrzegalne jest w przestrzeni. Na pewno wypadałoby, czy warto wystąpić do, jeśli jeszcze nie mamy takiego znaku prowadzącego do biblioteki, to pewnie wystąpić do Zarządu Dróg Miejskich, czy do innej instytucji, która zajmuje się oznakowaniem w przestrzeni publicznej, żeby jednak na równi właśnie z tymi innymi
innymi instytucjami biblioteka mogła zaistnieć w świadomości wszystkich. Przykład z miejscowości Nadarzyn, niedaleko Warszawy, która na fasadzie swojego zabytkowego budynku, w którym się mieści, zastosowała zaproponowany w ramach takiego projektu kierunek biblioteka, system, sposób oznakowania, zupełnie po prostu z własnej woli biblioteka to rzeczywiście zrealizowała i dobrze to wygląda. Wiem, że wiele bibliotek może kwestionowało to, że ten sposób oznakowania jest taki troszkę zbyt nowoczesny, może czasami nie nawiązujący do tradycji miejsca. Często biblioteki chcą się oznakowywać bardzo oryginalnie. No mamy tu przykład niedawno otworzonej takiej małej placówki, która się nazywa Gdzie? I właśnie jak się na nią patrzy z daleka, to trudno może dowiedzieć się, że to jest rzeczywiście biblioteka, natomiast zachęcają nas do wejścia otwarte drzwi, jakiś mały akcent informacyjny, czy takie właśnie leżaki, na których ktoś może przysiąść i wprowadzić trochę życia. Tutaj trzeba powiedzieć, że w tej strefie, często w mieście, czy też w mniejszych miejscowościach, w strefie wejściowej do budynku, warto zrobić coś więcej niż tylko sam znak czy szyld biblioteki. Warto tutaj, tak widzimy taki sposób. Mamy ten taras, tutaj już był, on jest bardzo atrakcyjny pewnie i też pozwala na wejście i też wjazd osobom niepełnosprawnym. Mamy markizy z tą nazwą oryginalną tej małej biblioteki. No i mamy te leżaki właśnie. Także inną sprawą jest jeszcze oznakowanie wewnętrzne. Tu też można by bardzo, właściwie oddzielny wykład na temat informacji wizualnej w bibliotece. O to też wszyscy staramy się dbać, ale też możemy zaproponować czasami pewne oryginalne, własne sposoby, może wypracowane w ramach jakichś warsztatów. Te tutaj, które widzimy, akurat dość jasno nam mówią o tym, co jest potencjalnie na półkach. Istotną sprawą w bibliotece jest zachowanie tradycji miejsca. Właśnie o tym wspomniałem już, czy troska o kultywowanie tego ducha miejsca, czy genius loci. No, jeszcze mówiąc o nocy bibliotek, to pewnie warto by powiedzieć tutaj, że gdybyśmy chcieli zrobić coś wyjątkowego właśnie na noc bibliotek, to być może to wyjątkowe to nie jest tylko coś, co się dodaje do tego, co już jest, ale czasami warto spojrzeć na to swoje miejsce i może coś nawet odjąć, może w jakiś sposób nawet i oczyścić z tego czasami nadmiaru informacji, czy oczyścić tę przestrzeń czasami zabytkową, bo wiele bibliotek mieści się w zabytkowych w obiektach czy wnętrzach. I wydobyć pewne jakości właśnie wiążące się z tą tożsamością własną. Tu też mamy przykłady włoskie. Widać, jak mało właściwie tutaj, nawiązując jeszcze do poprzedniego tematu koloru, właściwie jak mało tutaj tego nowego koloru jest. Ten kolor wyłącznie jest, pochodzi od materiałów. Tutaj to jest ciekawe, jeszcze tu warto zobaczyć na to zdjęcie. Ono pokazuje to, co często w bibliotece też się spotyka, to jest to zetknięcie się pewnego nowoczesnego stylu w projektowaniu, czy takiego współczesnego designu, jak to się mówi, z czymś, co pochodzi z tradycji, właśnie co często jest istotne do zachowania, a możemy nawet jakieś meble nawiązujące, właśnie czy z regionu, czy z meble, które są rodzajem zabytku w tej przestrzeni, mieć. To jest jedno z nadesłanych nam zdjęć
z Biblioteki w Zawierciu. Tu może warto o tym powiedzieć dwa słowa, bo jak widzimy, to wnętrze sali w budynku zabytkowym, budynku historycznym, no to właściwie chcielibyśmy, żeby może w tej sali mieć czytelnię wielofunkcyjną, w której można organizować jakieś wydarzenia, wydobyć jakości tego wnętrza. Oczywiście można zrozumieć kłopot z księgozbiorem, który zawsze, szczególnie w budynkach zabytkowych, a też w przypadku bardzo wielu bibliotek, które są w obiektach, które nie były nigdy projektowane jako biblioteki, są po prostu pewnym nadmiarem, są pewnym kłopotem. Tutaj warto chyba o tym też wspomnieć. Jeśli mówimy o zapraszaniu wszystkich do biblioteki, to mówimy o tej międzypokoleniowości. Mówimy o tym, że chcielibyśmy mieć i dzieci, i osoby starsze, ale też osoby w średnim wieku. Czasami mamy sytuację, kiedy do biblioteki właśnie przychodzi być może albo więcej dzieci, albo osób starszych, a też osób w średnim wieku może przychodzi mniej, bo one są przeważnie zajęte pracą, zabiegane. Też należy na pewno starać się o takich czytelników w bibliotece. Tutaj mówiąc o dostępności, o atrakcyjności, mówimy też o meblach, ale też mówimy o takich specjalnych przestrzeniach. Moim faworytem jest z takich dużych bibliotek, jest Biblioteka Miejska w Sztokholmie Gunnara Asplunda, która już pewnie będzie miała prawie 100 lat. I w niej mamy między innymi takie specjalne wnętrze przeznaczone do czytania baśni. I mamy tutaj fotel, na którym siadywała Astrid Lindgren i czytała dzieciom. Nadal ten specjalny taki pokój o charakterze może troszkę takim nastroju teatralnym jest używany do tych celów. Widzimy specjalny kształt tego wnętrza, właśnie zachęcający do tego, żeby dzieci się skupiły w kręgu. Jest ten właśnie fotel. Jest to malowidło nawiązujące do jednej z baśni i to jest ciekawe też malowanie na taki kolor, który w jakiś sposób koncentruje uwagę na osobie, która czyta. Specjalnie rozwiązane jest też oświetlenie, czyli malowanie mamy tak jak w teatrze, gdzie tę strefę sceny maluje się na kolor, który nie odbija światła, który pozwala na wydobycie tego, co się dzieje na scenie. Inne przykłady takiej architektury wnętrz, czy elementów wyposażenia wnętrz, które są specjalnie przygotowane dla dzieci, to są, rzecz jasna, półki z książkami, które są dostępne właśnie dla dzieci o różnym wzroście, czy też takie meble, które dostosowane są właśnie do wzrostu dzieci. Mówimy o ergonomii, o tym, żeby zawsze dbać o to, że o tych wszystkich użytkowników. Tu mamy ciekawy przykład mebla, który pozwala na wejście do niego małej grupki dzieci i jakiejś wspólnej zabawy, czytania razem na przykład. Mamy też przykłady takich specjalnych miejsc dla już starszych, dla młodzieży. No, młodzież rysta z tych mediów. Czasami dobrze jest, że siedzą rzeczywiście razem. To jest przykład z jednej z mediatek w Warszawie. Warto na pewno mieć też możliwość jakichś innych form siedzenia, no taki rodzaj worków, czy pufów, niekonwencjonalny sposób
sposób takiego między siedzeniem a leżeniem, to też może być bardzo, bardzo atrakcyjne, przyciągające, a jednocześnie na co dzień możemy wyobrazić sobie, że mamy jakąś przestrzeń, która pozwala na pewne formy relaksu. Widzimy też tu innego rodzaju meble, już może zgoła inne, bo bardzo takie można nazwać kanciaste. One są wykonane z materiałów odpadowych, z drewna, ale są wygodne i one też zachęcają do tego, żeby usiąść razem wokół okrągłego stołu. Być może często jest takie miejsce, które jest miejscem może do czytania prasy, gdzieś może być w pobliżu możliwość zaparzenia kawy czy herbaty i jakaś bardzo, może nawet jakiś niekonwencjonalny sposób zorganizowania takiego miejsca do siedzenia, żeby można było siedzieć wspólnie. Przykłady mebli. Tu widzimy półki, które są zarówno przeznaczone na książki, jak i na, tu w tym przypadku akurat na multimedia, czy na, również na płyty winylowe, które wracają do łask. Jest tu możliwość odtwarzania też i właśnie płyt winylowych. Czasami mamy też przecież magnetofony kasetowe, mamy archiwalne kasety z nagraniami, też możemy pomyśleć o tym, w jaki sposób je udostępnić. To być może jest też jakiś pomysł na noc bibliotek, gdzie można by było zachęcić czytelników do przyniesienia jakichś wybranych elementów swojego archiwum, czy to muzyki, czy to filmu, i pochwalenia się tym, czy też wymianą jakąś. Tutaj warto zwrócić uwagę jeszcze na te miejsca do siedzenia, bo są to różnego rodzaju krzesła, ale po to, żeby jeszcze były bardziej różne, to właśnie mają różne kolory. To też jest przykład z biblioteki tej właśnie, gdzie w Warszawie. Mamy przykład takiego tych pufów, które niekoniecznie muszą być w takich jednolitych kolorach, bardzo czasami agresywnych. Tu widzimy taki rodzaj patchworkowego sposobu potraktowania tego właściwie czegoś, co jest na pograniczu mebla. Tu widzimy też innego rodzaju siedziska, właśnie takie miękkie w kolorze, który jest w pewnym sensie, może być akcentem we wnętrzu. To jest akurat taka mini aranżacja ad hoc wykonana z wycofanych książek, z jakichś elementów przyniesionych z garażu. Powieszona jest jakaś lampa, jest kawa, herbata. Można też wyobrazić sobie, że w noc bibliotek możemy nawet zrobić sobie takie warsztaty małej aranżacji wnętrz za pomocą właśnie materiałów, czy to jakiś z recyklingu, czy właśnie wycofanych książek. Często mamy sytuacje, w których tu akurat nie ma tej osoby na zdjęciu, ale powiedzmy widać, jak ktoś mógłby sobie usiąść w fotelu takim może samotnie stojącym w takim kąciku zaaranżowanym w bibliotece w Podkowie Leśnej. Tam właściwie to miejsce zostało zaaranżowane dla takiego stałego bywalca biblioteki, który praktycznie jest tam co dzień, przychodzi, czyta prasę, korzysta z książek, a jednocześnie jest takim, można powiedzieć, uzupełnieniem personelu bibliotecznego, bardzo sympatycznym. Tu jeszcze parę słów na temat dostępności, bo cośkolwiek było o tym wspomniane. Dostępność kojarzy nam się przeważnie z dostępnością wnętrz dla osób niepełnosprawnych, ale tu różnie one są oczywiście nazywane. Mówimy tutaj generalnie o wszystkich, czyli
również o matkach z dziećmi, o właśnie osobach z dysfunkcjami ruchu. Tu widzimy na tym górnym zdjęciu taki mini parking przed częścią biblioteczną dla dzieci, gdzie można właśnie zaparkować wózki, czy też sposoby, w jakie można parkować rowery przed biblioteką. Bardzo mi się podoba ten sposób na specjalne stojaki rowerowe w formie książek. Na taki sposób inny tutaj widzimy powyżej. To też zaczyna być popularny w miastach europejskich, po prostu pokazujący, ile rowerów zmieści się na miejscu jednego samochodu. To właśnie na przykład przed biblioteką. Jeśli chodzi o światło i naturalne i sztuczne. Nie ma jednego bez drugiego. Rzecz jasna, zawsze czasami trudno nam się posługiwać samym światłem naturalnym, ale jeżeli je wpuszczamy do środka, chcemy, żeby wydobywało nam ono kolory, żeby tam, gdzie chcemy, żeby było go dużo, to rzeczywiście wnętrza były rozświetlone, czy też możemy stosować takie sposoby łączenia światła naturalnego ze sztucznym, jak tu widzimy, czy właśnie w jednej z tych włoskich bibliotek bardzo kulturalnie rozwiązane uzupełnienie światła sztucznego. Czasami mamy też takie okna, które są pomiędzy pomieszczeniami. To też jest ciekawe rozwiązanie, na przykład właśnie w zabytkowych budynkach, w których są biblioteki. Tu mamy przykład z biblioteki w tej chwili Szkoły Głównej Handlowej SGPiS dawniej w Warszawie, zaprojektowanej przez architekta Kosztyc-Witkiewicza, gdzie takie właśnie umieszczenie świetlówek, no, które wydają nam się czasami bardzo zbyt uproszczonym sposobem na oświetlenie, ale w taki specjalny sposób może być jakąś inspiracją dla zupełnie nowych opraw oświetleniowych. Nie musimy zawsze posiłkować się tym, co jest najtańszego w sklepach czy w hurtowniach, ale możemy też namówić architekta projektującego wnętrze do tego, żeby poszukał czy poszukała może jakiegoś specjalnego sposobu na oświetlenie, na oprawę właśnie oświetleniową. No, czy stosownie takich bardzo prostych, czasami też kolorystycznie wyróżniających się opraw jest również, może być również ciekawe. Takim sposobem też na podkreślenie tej wagi światła mogą być, no, na przykład na północ bibliotek można sobie też wyobrazić zorganizowanie takich mini warsztatów na nowe jakieś formy oświetlenia, właśnie z jakichś materiałów recyklingowych, na taki design może, który wskazuje jakąś drogę później dla projektanta, który mógłby coś dalej z tym robić w sensie projektowym właśnie. No i jeszcze o zieleni może dwa słowa, bo to jest taki troszkę może temat zaniedbany w bibliotekach. My często mamy sytuację, gdzie wstydzimy się pewnych roślin, które są w bibliotece, czy też jest dyskusja, czy one tam powinny być, czy nie być, w jaki sposób. Zapraszamy Was do napisania na czacie, czy w bibliotece powinny znajdować się rośliny. Napiszcie proszę tak lub nie i czekamy na Wasze głosy. Ja może na chwilę powiększę okno czatu, żebyśmy zobaczyli, jak to wygląda w całej okazałości. Tak czy nie? Mamy na webinarium 130 osób, więc będzie to dość solidne głosowanie i dość solidne badanie. Większość wskazań jest na tak, więc ja już Panie Dariusz daję głos i też poprosimy w takim razie o skomentowanie. Tak, tutaj mamy na przykład rzeczywiście tak, poprawiając stan powietrza. Tak, ale nie w magazynie. To czytam tylko te, które mają coś więcej niż tak napisane. Tam było jakieś kilka nie. Natomiast jest generalnie potwierdzenie tego, że rośliny są zapraszane
do wnętrza. Ja byłem ostatnio na konferencji, na której mówiło się wyłącznie o właśnie zieleni i świetle we wnętrzach. I właściwie było powiedziane, że gdyby zapewnić to jedno i drugie we wnętrzach, to ludzie na przykład by mieli mniej depresji, albo pracowaliby lepiej, albo czuliby się w ogóle lepiej. Także należy na pewno traktować rośliny jako naszych przyjaciół, aczkolwiek są rośliny, które są bardziej wydajne, jeśli chodzi o poprawianie atmosfery we wnętrzach, tego mikroklimatu, a są takie, które może mniej. Są takie, które produkują więcej tlenu, na przykład podobno te, które przystosowane są do warunków pustynnych, produkują właśnie więcej tlenu, ale też takie typu palma daktylowa na przykład też podobno jest dobra. No, są całe listy roślin, które można znaleźć w internecie, są studia na ten temat, NASA się tym zajmuje, także można ten temat zgłębić i rzeczywiście się nim więcej zająć. Dla mnie takim przykładem, można powiedzieć, totalnej biblioteki jest Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, która sama sobą jest fragmentem zieleni miejskiej Warszawy. Jest właściwie czymś pomiędzy budynkiem a krajobrazem sama w sobie, no i tam jest bardzo dużo w środku też zieleni, aczkolwiek ona jest zorganizowana w taki sposób, że jest i na ścianach i ale nie ma tam być może tego, z czego często sobie ludzie troszkę drwią, to znaczy z tego, że przeniesiony jest taki styl domowy, to znaczy, że na parapecie stoją właśnie takie kwiatki sobie samotnie. Czasami można umieścić roślinę, która może bardziej okazałą właśnie w jakimś miejscu eksponowanym, oświetlić ją, tak jak tutaj widzimy, czy też widzimy, jak taka roślina w zestawieniu z kształtem, kolorystyką wnętrza właśnie może współgrać. Czy też w taki sposób, być może forma tego kwietnika, czy też tej wewnętrznej takiej mini rabatki mogłaby być, skrzyni na rośliny mogłaby być jeszcze inna, może trochę nawet lepsza, może to powinno być naturalne drewno, trochę grubsze nogi, ale jest tendencja, być może pokazana, taka, którą byśmy chcieli pewnie propagować w architekturze wnętrz, która polega na tym, że chcielibyśmy rośliny w jakiś sposób grupować. Też mamy całą naukę na temat sąsiedztwa roślin, na temat tych roślin, które się wzajemnie wspomagają, które lubią, że tak powiem, mieszkać, rosnąć razem. Także to być może też wracając do tematu i na co dzień i od święta, czyli do nocy bibliotek, to może też jest jakaś sugestia dotycząca może jakichś mini zajęć ogrodniczych, czy jakiegoś wspólnego wzbogacenia wiedzy na temat roślin we wnętrzu. Temat jest na pewno bardzo interesujący do podjęcia i można tak jak się na przykład organizuje wymianę książek czy book crossing, czego czasami biblioteki też są inicjatorami. Można też zorganizować być może jakąś wymianę roślin w ramach tego sąsiedztwa, w którym funkcjonuje biblioteka. To może jest też jakiś pomysł. Tu to słowo lada biblioteczna jest zawsze takie, kojarzy nam się z czymś bardzo trwałym, z takim monumentem, postumentem, takim czymś bardzo, bardzo stabilnym, które stoi. To jest bardzo potrzebne oczywiście bibliotekarzom.
Natomiast można być może poszukiwać też innych sposobów na taką ladę, tak jak tu widzimy mebel wielofunkcyjny składany, który jeszcze jest na kółkach. Można w razie potrzeby organizowania jakichś wydarzeń, można w takim przypadku go po prostu złożyć i przesunąć pod ścianę, żeby nie przeszkadzał. To też jest może jakaś wskazówka dla projektowania przyszłego. No i na tą noc bibliotek może też kilka takich haseł. Można bibliotekę potraktować jako miejsce spotkań, rzecz jasna ona takim jest, ale wzmocni taką rolę może jako kawiarnia biblioteki. To dla mnie takim idealnym przykładem takiego miejsca integrującego społeczność wokół biblioteki jest ta sprzed 100 lat biblioteka w Aarhus w Danii, która ma jednoprzestrzenne wnętrze, ma możliwość siedzenia jakoś razem, też przemeblowywania. No ma też te mini przedogródki takie przy wejściu, co jest bardzo wdzięczne. No i bliska jest takiej sali wielofunkcyjnej, w której można organizować wydarzenia. No czy też zarówno wnętrze, jak i z zewnątrz może nam w jakiś sposób sugerować, że tam jest coś więcej niż tylko biblioteka jako takie miejsce, które nam się kojarzy z wypożyczaniem książek, czyli no, biblioteka może też być tą pracownią kultury, troszkę może wchodząc w rolę tego, co robią domy kultury, ale biblioteka może robić to na tematy swoje, własne, czy też właśnie mówimy o jakichś warsztatach, właśnie z przetransformowania tych wycofanych książek na jakieś inne elementy. Tutaj mamy ciekawy taki projekt mebla nawet. No, czy jakieś zajęcia plastyczne, które możemy też prowadzić w bibliotece. Ja tu chciałbym polecić, rzecz jasna, być może znane wszystkim już, dostępne w internecie poradniki, one są wciąż aktualne, ileś tam już lat temu powstały przy okazji programu rozwoju bibliotek. Biblioteka Małe Pomysły na Wielkie Zmiany. Warto zwrócić uwagę na przede wszystkim w tym małym poradniku na taką listę kontrolną, która może nam posłużyć do przemiany naszych placówek w bardziej atrakcyjne, wygodne, wielofunkcyjne wnętrza przede wszystkim, ale też i są pewne sugestie dotyczące wyjścia na zewnątrz. Taki poradnik meble w bibliotece też trochę nam mówi o tym, jak jakość wyposażenia, elementów wyposażenia jest istotna. Mamy coraz więcej nowych, ciekawych ofert, rzecz jasna, na rynku, czy też mamy bardzo dużo możliwości projektowych, uruchamiania wyobraźni po to, żeby tworzyć nowe rzeczy. No i zachęcam też do korzystania z tej metody, która jest zasugerowana w tych poradnikach bibliotecznych dotyczących architektury, czyli do kształtowania przestrzeni wspólnie z użytkownikami, czyli tak jak robiliśmy to i robimy nadal w ramach tego projektu, czy też już hasła sztuka kształtowania przestrzeni w bibliotece, czyli wspólne kształtowanie przestrzeni wraz z użytkownikami w ramach takiego rodzaju gry. W dosyć szybki sposób można dojść do tego, jak zaaranżować czy przearanżować przestrzeń biblioteki, co zostało też wykorzystane już wielokrotnie, również nie tylko przez architektów, ale też przez metodyków bibliotekarstwa, między innymi na przykład w Wielkopolsce. Także ja pewnie w tak krótkim czasie postarałem się pokazać pewne przykłady, może coś o nich opowiedzieć. Noc bibliotek jest tym wyjątkowym momentem, który się może niezwykle odróżniać od nocy muzeów właśnie, bo ta noc bibliotek jest organizowana w miejscach, które mają dużo większy potencjał, prawdę mówiąc, niż bardzo wiele muzeów. To tym wszyscy sobie zdają
sprawę. Dziękujemy. Przechodzimy do sesji pytań i odpowiedzi. W międzyczasie wkleiłam na czacie linki, te, które pojawiały się w prezentacji naszego eksperta. Zacznę od pytania, które dotyczyło aranżacji wnętrz na noc bibliotek. Pani Anna zapytała, czy można gdzieś obejrzeć aranżację, dekoracje bibliotek na noc bibliotek, na przykład z poprzednich lat. Czy są biblioteki, które się takimi zdjęciami dzielą? To jest oczywiście pytanie do Katarzyny Sołtan-Młodorzeniec, która jest tutaj z nami. Kasiu, gdybyś mogła na nie odpowiedzieć. Tak, oczywiście. Zapraszamy na stronę akcji nocbibliotek.org. Tam jest taka zakładka wieści z bibliotek, w której możecie Państwo obejrzeć zdjęcia z poprzedniej edycji akcji. Z pierwszej edycji są nieliczne, ale z drugiej już jest dużo, które Państwo przesłaliście do nas lub sami umieszczaliście na stronie. I wiele z nich jest rzeczywiście inspirujących. Często wiąże się to oczywiście z tematem akcji. W tym roku mam taki wyjątkowo pojemny, bo czytanie porusza i w przestrzeni i w czasie, i intelektualnie, i emocjonalnie, także, a przede wszystkim porusza po to, żeby wstać i pójść do biblioteki i porusza książki w bibliotece, prawda? Żeby krążyły między ludźmi. Więc myślę, że to będzie wyjątkowo inspirujące do przetworzenia wnętrz bibliotek z tej okazji. I kolejne pytania też, Kasiu, do Ciebie. Czy do szkół, tak jak w poprzednim roku, dotrą jakieś materiały dotyczące nocy bibliotek? Plakaty, znaczki, gry. Tak jest. W drugim tygodniu maja ruszamy z wysyłką materiału do Państwa. Przyjdzie paczka od Nocy Bibliotek do każdej biblioteki zarejestrowanej do tej pory. Niestety tam już od razu odpowiem chyba na kolejne pytanie. Limit materiałów jest, są one limitowane, także zachęcam do zgłoszeń. Na pewno wszystkie biblioteki, które do końca kwietnia się zgłoszą, dostaną materiały. Będą tam plakaty, będą zakładki, będą naklejki, będzie flirt, czyli już druga edycja, tym razem w trochę większy formie. Macie flirt towarzyski, gra karciana z Bolesławem Leśmianem w tym roku. Będzie taka prosta planszówka zainspirowana twórczością i życiem Josepha Conrada. A oprócz tego będzie sporo książek. O tym dosłownie już za chwilę, na początku maja, na stronie akcji. Książkom, które znajdziecie Państwo w tych paczkach, będą towarzyszyły materiały edukacyjne zamieszczone na stronie, także bardzo zapraszamy, żeby to śledzić. W pierwszym tygodniu maja wszystko już będzie dostępne na stronie. Kolejne pytanie. Gdy akcje organizują trzy instytucje, Biblioteka Miejska, Pedagogiczna i Uczelnia Wyższa, to zgłoszenie jedno. To znaczy tak, jeśli chodzi o materiały, które Państwu wysyłamy, trafią one tylko do tych bibliotek, które zostały zarejestrowane, więc wydaje mi się, że z różnych względów będzie chyba dla Państwa sensowniej, żeby jednak zarejestrować się trzy razy. My nie mamy takich wymagań formalnych, ale podstawą do wysyłki jest dla nas ta lista. Także jeśli chcecie dostać Państwo trzy pakiety, żeby zareklamować akcję we wszystkich bibliotekach, które połączyły siły i robią w danej miejscowości imprezę, to chyba warto, żeby jednak każda z tych instytucji zarejestrowała się osobno. Poza tym też na mocy umowy z producentem filmu też to wygląda tak, że tylko zarejestrowane biblioteki będą miały prawo do publicznej emisji. Także chyba warto po prostu to zgłoszenie zrobić trzykrotnie. I jeszcze jedno pytanie. Czy jednym z zajęć podczas Nocy Bibliotek może być konkurs na ciekawą charakteryzację bohatera książek? Jasne. Oczywiście, no tutaj tylko wyobraźnia Państwa ogranicza. Dobry pomysł, może to też się wiązać z jakąś właśnie specjalną aranżacją wnętrza. Pewnie. I dostałam też taką tutaj sugestię, pytanie na czacie, prosimy o powtórkę, co z terminem, ponieważ były kłopoty z łączem internetowym, więc jeszcze raz, było takie pytanie, które dotyczyło tego terminu piątek, sobota. Dla bibliotek szkolnych zdecydowanie wygodniejszy jest termin 2 czerwca. Czy byłby jakiś problem z organizacją właśnie w tych dniach Nocy Bibliotek? Z naszej strony oczywiście zachęcamy Państwa tu jako centralni organizatorzy do tego, żebyśmy się wszyscy spróbowali połączyć trzeciego, ale połączyć siły, bo to jest też coś takiego, jakaś taka dodatkowa energia chyba z tego powstaje, że jednego dnia, ale rozumiemy, jeśli ze względów organizacyjnych musicie Państwo zrobić to w innym terminie, szczególnie w szkołach. Ta sobota jest problematyczna, wiemy o tym, także wtedy spokojnie w piątek, prosimy bardzo, możecie organizować akcję w piątek, możecie jakoś wokół tego trzeciego. Natomiast bardzo ważne, żeby zaznaczyć ten inny termin w planie wydarzeń na stronie akcji. Czyli przy rejestracji podajecie tam Państwo szczegółowy plan wydarzeń i istotne jest, żeby tam po prostu podać, że to nie będzie u Państwa trzeciego, tylko powiedzmy drugiego.
Czy w noc bibliotek przewidziane jest coś dla naszych młodszych czytelników? Na pewno duża część materiałów będzie dotyczyła dzieci, więc tu pod tym względem możecie Państwo liczyć na wsparcie i też te materiały, które będą w paczkach, będą w większości dotyczyły dzieci. Także tak, na pewno coś będzie dla dzieci. Jeszcze może ostatnie pytanie, czy można podać ogólny zarys programu przy zgłoszeniu? Nie mamy jeszcze części dopracowanej, a chcielibyśmy się już zgłosić. Tak, bardzo słusznie. Zachęcam do tego, żeby się zgłaszać, bo wiem od bibliotek, które brały udział w poprzednich edycjach, że czekają z tym do ostatniej chwili, bo wiedzą, że trzeciego dopiero zamkniemy zgłoszenia, ale ze względu na wysyłkę materiałów to jest bardzo istotne, bo jak mówiłam, są one limitowane. A druga rzecz to to, że możecie Państwo edytować ten plan wydarzeń do samego końca, to znaczy do 3 czerwca. Dostajecie loginy i hasła zgłaszając się i możecie modyfikować swoje zgłoszenia do końca. Także spokojnie, może na razie to być ogólny zarys, można wręcz napisać po prostu ogólne, tylko jakieś hasło, które będzie hasłem przewodnim imprezy i później to zmodyfikować. Będziemy kończyć nasze dzisiejsze webinarium. Kasiu, bardzo Cię proszę, gdybyś mogła jeszcze zapisać na czacie swój adres mailowy. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania związane z organizacją Nocy Bibliotek, proszę kierujcie je bezpośrednio do Kasi Sołtan Młodożeniec. Noc Bibliotek 3 czerwca, webinarium niedługo na stronie akcji. Dołączymy do nagrania oczywiście wszystkie linki, o których dzisiaj była mowa, więc bardzo Wam dziękujemy. Ja tylko korzystając z okazji też chciałam bardzo serdecznie podziękować naszemu ekspertowi za tak praktyczne webinarium i takie świetne, bardzo konkretne rady. Bardzo dziękujemy. A ja tylko dodam, że mamy tutaj mały kłopot, więc nie jesteśmy w stanie połączyć się z panem Dariuszem Śmiechowskim, ale w jego imieniu pozwolę sobie podziękować bardzo za udział w webinarium i mam nadzieję na kolejne spotkania i kolejne webinaria, które jeszcze będziemy przed tegoroczną Nocą Bibliotek organizować. Więc jeszcze raz w imieniu wszystkich osób, które tutaj dzisiaj były ze mną, bardzo dziękuję.